30 par z gminy Łuków obchodzi w tym roku Złote Gody. Z tej okazji Gminny Urząd Stanu Cywilnego zaprosił małżonków na uroczystość, która odbyła się 30 października w Parisel Palace w Klinkach. Jubileusz 50-lecia małżeństwa to niezwykłe osiągnięcie, które zasługuje na najwyższy podziw i uznanie. Każda z obecnych tu par przeżyła wspólnie 5 dekad pełnych zarówno radosnych, jak i trudnych chwil. Wasze historie są dowodem na to, że miłość i oddanie są fundamentami trwałego związku, a wspólne przezwyciężanie przeciwności losu umacnia więź między dwojgiem ludzi. Szanowni jubilaci, dzisiejszy jubileusz obchodzicie wspólnie, we dwoje, jako mąż i żona. Przez to jesteście wyjątkowi i stanowicie piękny przykład dla przyszłych pokoleń. Jesteście dla nich takim wzorem, autorytetem, drogowskazem pod wieloma względami. Podczas uroczystości wójt Mariusz Osiak odznaczył jubilatów medalami za długoletnie pożycie małżeńskie nadanymi im przez prezydenta. Małżonkowie otrzymali też upominki i kwiaty oraz serdeczne życzenia. Te małżeństwa są wzorem dla współczesnych małżeństw, dla współczesnego pokolenia, jak długo można ze sobą w zgodzie żyć. Oczywiście pewno zdarzały się chwile trudne, może niełatwe, czasami dramatyczne, ale to wszystko cementowało te małżeństwa i one dzisiaj ten jubileusz 50-lecia obchodzą. W imieniu własnym, w imieniu władz samorządowych gminy Łuków, obecnego tutaj wicewójta, składam wszystkim parom najlepsze życzenia. Zanim życzenia, to może podziękowania za te wspólne lata, za lata pracy na rzecz społeczności gminy Łuków, bo pewno ci ludzie pełnili często ważne role, ważne funkcje w swoich małych ojczyznach, w swoich małych społecznościach i za to bardzo dziękuję. A życzyć trzeba kolejnych jubileuszy, jak najdłuższego wspólnego pożycia w dobrym zdrowiu, radości, zadowolenia z tego, co się udało osiągnąć, przede wszystkim z dzieci, wnuków, być może prawnuków, bo pewno i takie pary są. Ci ludzie pokazują, że można dobrze wspólnie przeżyć te 50 lat. Goszcząc na uroczystości z naszą kamerą, zapytaliśmy jubilatów o to, jaka jest recepta na tak długie wspólne życie. Trzeba uważać z mężem tak delikatnie i tak troszkę, ustępować albo naprzeciw. Przeżyłość. Nie trzeba narzekać, było dobrze. Tak się przeżyło się 50 lat, uroczystości były, była msza. Był bal taki i to było dobrze. No, na pewno było inaczej, bo człowiek był młody, miał inne zapatrywania, inne cele, a teraz to już tak wszystko z górki leci i trzeba brać życie takim, jakim jest. Już nie ma się tego zdrowia, co było kiedyś. No, ale ogólnie rzecz biorąc, życzę wszystkim, oby dożyli takiej uroczystości i w takim poszanowaniu jak ja. No tak, bo w małżeństwie, żeby było dobrze, to musi być i hamulec, i motorek. Jak będą dwa hamulce, też będzie niedobrze. Pięknie było i trzeba spotkać, żeby wytrwać te 50, to trzeba spotkać takiego mężczyznę, takiego anioła, bo inaczej nie dałoby się rady. Nie wytrzymałby ze mną. Jak coś się psuje, trzeba naprawiać i nie wymieniać na nowszy model. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. I to trzeba się tego trzymać. Różnie było, ale na ogół dobrze. Nie można narzekać. No, dzięki dużo kompromisom, nie? Trzeba czasami ustępować jedno drugiemu, nie? No bo inaczej, jak jest zawziętość, taka upartość, to nic z tego nie będzie. Tak jest, nie można myśleć tylko o sobie i o drugiej osobie też. Uroczystość, podczas której obchodzono Złote Gody, uświetnił występ zespołu pieśni i tańca Jata.